Pokażę tutaj tylko jedną głosówkę. A propos też tego, że Mateusz zrobił to wszystko przez hejt i że tak mu było smutno. Ja po prostu wiem, że to będzie egzekucja, bo mam bekę z niego mam. Ja to wiem, ile to wie, i wszyscy tutaj za mną. Jestem głodny już tej walizki. Przejścióweczki i później w lutym mamy do zrobienia, nie? I lecimy do tej Tajlandii i ciśniemy. Robert Ruszkiewicz, American Wrestling Baby. No, wiesz, że tam dzisiaj Amadi na linii. Fajnie było usłyszeć Matego. Fajnie. Słyszysz tą energię w głosie? Słyszysz tą radość? Ale to jest w ogóle ten. Ta głosówka pokazuje, że Mati, on był szczęśliwy. Ja nie mam żadnych wątpliwości na dzień dzisiejszy, że to było przez hejt i nie mam żadnych wątpliwości, że on sobie zrobił to sam. Wiesz, na czym polega problem, że kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą? A Mateuszowi chodzi, że Mateusz był szczęśliwy i że powodem jego śmierci na pewno nie był hejt. No na pewno. Ja nie zakładam, że nie był, tylko ja jestem tego po prostu w 100% pewny. On odszedł i w oczach wielu ludzi, jak czytałem, został zapamiętany jako jakiś ćpun. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, a wyobraźnię mam naprawdę dużą, jak duży ból musi czuć pan Jacek i uważam, że choćby wiał mu cały czas wiatr w oczy i choćby cały świat był przeciwko niemu, to uważam, że powinien wrócić, bo bez dostępu do mikrofonu nie odkłamie nigdy tej. A niestety wielu to przyjęło za pewnik i ludzie, którzy nawet nie znali Mateusza, mówili, że gdzie wcześniej jakaś impreza była, to są wszystko brednie i nigdy to nie zostało wytłumaczone. Wielu ludzi zarzuca, że zaaktorzyłem. Ja byłem po kieliszkach. Ja miałem urodziny. I była 5 czy 6 nad ranem, nie? Że ja tam przeaktorzyłem. Ale powiem ci, że jak mi się córka urodziła i odpaliłem live'a, to jak się popłakałem, to kurwa i tak wszyscy powiedzieli, to i tak wszyscy w komentarzach pisali, że jestem kurwa i że ja płacząc ze szczęścia, że mi się córka urodziła, stwierdzili, że jestem aktorem podwyświetlenia, a powiem ci, że ja byłem naprawdę kozak, nie? Jak miałem okazję rozmawiać z panem Jackiem, nie? Ale jak zobaczyłem go na szybko, widziałem jego oczy, to jego energia przeszła na mnie po prostu, stary, i wczoraj czułem się kurwa jakąś traumę, przeżył wczoraj po prostu byłem, dzwonili do mnie wszyscy, bo po live, bo potem wszyscy wypisywali co dalej, co projektem. Stary, po prostu potrzebowałem dojść do siebie, ale uważam, że naprawdę do siebie doszedłem. I oni myślą, że to jest jakieś kurwa aktorstwo, oni myślą, że to jest kurwa się żart. To ja wam coś powiem, to jest kurwa prawdziwe życie. I temu człowiekowi stracił kurwa wszystko, wy kurwa jebane. Macie kurwa już mówić, że to jest kurwa jego wina, to wam coś kurwa powiem. Wiecie dlaczego Mateusz nie zrobił tego, sami się nie zaćpał, bo mieli mieć walkę 2-2. I nagrywki już do tego było zrobione, kontrakt był podpisany. Mateusz ze swoim ojcem na Najmana i bombę. Mateusz był podjarany, opowiadał mi przez telefon, jak jest podniecony, że się zrewanżuje, że stary zrobi formę, że się po nich przejadą. Stary, ja mam teraz, powiem wam coś, to miał być main event. I w obliczu porażki z Łaszczykiem, czy ja się utrzymam nad sobą? Nie. Patrzę w przyszłość, jestem podjarany, że mam ten main event. I tak samo na to wszystko patrzył Mateusz. Ja cię już znam, wiesz, też parę lat i wiem, że w tobie jest bardzo dużo takich emocji, stary, wiesz, że jesteś, masz ludzkie podejście też, jesteś ojcem, stary, wiadomo, że tam wiele masz takich akcji, że gdzieś tam jakieś imprezy czy coś, ale... Jak się może czuć jego żona? Ci ludzie, część z nich nie ma żadnych uczuć. Matce, która się taka krzywda, a mówią, że to jest jej wina, stary, ja wiem, że oni się będą trzymać, wiesz dlaczego, bo Jacek jest twardzielem, nie? I nawet jeśli wy uważacie, że on powinien sobie teraz palnąć w łeb, to pamiętajcie, że on ma żonę i musi być gruboskórny chociażby dla niej. Chociażby dla niej. I wolę już nie rozmawiać, jak też normalnie, wie, o tym było. Zrobimy sobie chwilę przerwy.